Dzień dobry. To La Żelazo i Żelazny Team. Asia, Sylwia i Ania. Zapraszamy na 165. Żelazny Poranek i 8. z serii Fit Wakacje. Dzisiaj będzie wyzwanie i to takie konkretne. Dzisiaj zrobimy pośladki, żeby były jędrne, żeby były uniesione, żeby były mocne i żeby dawały zdrowie i energię naszemu całemu ciału. Także szykujemy maty, szykujemy pośladki, uśmiechy na buziaku i zaczynamy! Nie ma na co czekać, zaczynamy od razu ćwiczyć pośladki. Siadamy, opierając się dłońmi za biodrami. Połóż prawą kostkę na lewym kolanie, odwiedź kolano i zaczniemy odrywać dolną nogę. Żeby troszeczkę rozciągnąć pośladki, przygotować je do dzisiejszych ćwiczeń, nie możemy się doczekać, co tam się będzie działo w pośladkach, a tam będzie dzisiaj taki ogień, że mucha nie siada. I jeszcze 3, 2, 1. Opuść nogę, zaprzyj się na dłoniach i zacznij wznos bioder. I opuszczamy. Wydech i wdech. Wydech. Pierwsze ćwiczenie, już mocno angażujące pośladki, tak jak lubimy najbardziej. Pośladki lubią, kiedy robimy dużo tych powtórzeń, także dzisiaj w każdym ćwiczeniu zostaniemy troszeczkę dłużej. Tak każde ćwiczenie na 6-7 minut, tak żeby naprawdę się spać. Mamy około 20 ćwiczeń, także dzisiaj 2 godzinki spędzimy razem na naszym wyzwaniu. Oczywiście nie żartuję jak zawsze. Ja bardzo poważnie podchodzę do naszych ćwiczeń i doskonale o tym wiecie. Ale jeszcze troszkę. Żeby później nie było tak, że my skończymy nasze wyzwanie na pośladki i ktoś powie, o ja w ogóle nie poczułam albo nie poczułem pośladków. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Ale gdyby, to zawsze można włączyć od początku filmik i po prostu powtórzyć. I jeszcze 3, i 2, i 1. Doskonale, opuść nogę i sam wznos bioder. I wydech. Wydech. I kiedy podnosimy biodra, napnijcie jeszcze dodatkowo pośladki. Żeby ta praca była mocniejsza, żeby faktycznie oba pośladki poczuły dzisiaj w sobie dużo mocy. I jeszcze 8. Doskonale. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Opuść pośladki, złap teraz za dłonie, troszkę rozluźnimy nadgarstki, bo jeszcze czeka nas druga strona. W jedną stronę kołowrotki, w drugą stronę. Wyciągnij dłonie przed siebie. Strzepnij nadgarstki, opuszczamy za siebie i teraz druga noga. Ustawiamy kostkę na kolanie, lewa stopa na prawym kolanie i delikatnie odrywamy nogę od maty, żeby właśnie rozciągnąć pośladek, aktywować go i zaraz zacząć wzmacniać. Ale uśmiechy, wam się chyba bardzo podobają te ćwiczenia, co? Ja nie wiem, czy wy powinniście siedzieć przodem do siebie. Pani nauczycielka, chyba muszę rozdzielić dziewczyny. Patrzymy w stronę pięknego morza, które przed nami. Torpedowni, bo my dzisiaj ćwiczymy w babich dołach. I opuść nogę i wznos bioder, wydech. Opuszczamy, wydech. To opuszczenie to nie jest położenie bioder, to jest tylko takie delikatne muśnięcie, a może nawet nie maty, żeby one cały czas były aktywne, nasze pośladki. I wydech, ale przyjemnie, wydech. Ale te najlepsze przyjemności to wciąż przed nami. Także zostajemy do samego końca. Wyzwanie to wyzwanie, nie poddajemy się. Wydech. I jeszcze troszkę, tak jak powiedziałam na początku, pośladki lubią tych powtórzeń trochę więcej. 8, 7, 6, 5, super, 4, 3, 2,
Jeden, opuść biodra, opuść nogę i sam wznos bioder. I wydech. I znowu tak opuszczamy pośladki, żeby musnąć nimi matę. I jeszcze raz ósemka, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, lubimy to, jeden, opuść biodra, przejdziemy troszkę do przodu maty, żeby położyć się na plecach, wyciągamy ramiona wzdłuż tułowia, my tutaj mamy fajne takie podłoże nierówne i teraz tak, unosimy biodra, unosimy prawe kolano, przyciągamy do klatki piersiowej i znowu ruch sam. Opuszczamy biodra i wznosimy. Wydech, góra. Wydech. Jeśli chcemy jeszcze troszkę mocniej zintensyfikować, to noga postawna oparta jest o piętę. Unosimy palce. I teraz to już będzie taki całkowity ogień. Wydech. 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 Poślady zaczynają płonąć. Płoną. Płoną. Tak jest. To jeszcze chwila. Sześć minut. Cztery minuty. Dwa i jeden. Opuść nogę. Zaprzejmy się teraz wszyscy opięty i sam wznos bioder. Oparcie na dwóch nogach to jest więcej łatwości, ale to nie oznacza, że pośladki nie pracują. One cały czas wykonują super solidną, fajną pracę, ale będą jędrne, uniesione. Wow! Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, biodra wysoko, unosimy lewą nogę, przyciągamy kolano do klatki piersiowej i znowu zaczynamy pracę opuszczania i wznosu bioder. Fantastycznie. Jeszcze troszeczkę. Pamiętajcie, że możemy zostać oparci na pięcie albo na całej stopie. Napięcie jest troszeczkę trudniej, mocniej, przyjemniej. Ostatnie sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Opuść nogę, opuść biodra. Chwila odpoczynku, głęboki wdech i wydech. I teraz będziemy z wdechem unosić biodra, otwieramy kolana, kierujemy je na zewnątrz, wracamy do centrum i opuszczamy biodra. Góra, kolana na zewnątrz, wracamy, opuszczamy. Góra, kolana, wracamy, opuszczamy. I jeszcze kilka tysięcy takich powtórzeń. Bo ja widzę, że dziewczyny moje też już lubią tutaj operować takimi mocniejszymi liczbami. I to mi się bardzo podoba. Góra, na zewnątrz, do środka, opuszczamy. Góra, na zewnątrz, do środka, opuszczamy. Jeszcze cztery takie powtórzenia. Fajnie wszystko płonie. O to chodzi. I ostatni raz. Zostań z biodrami u góry i tylko odwodzimy kolana. Wydech, wydech. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Opuść biodra, przekręć się na bok. Pierwszy taki, żeby na siebie spojrzeć, zegnij nogi w kolanach, podeprzyj się przed brzuchem i zaczynamy wznos górnej nogi. Zgiętej. I tutaj staramy się, żeby cała noga szła do góry w tej samej płaszczyźnie. Poczujemy, jak zaczyna fajnie pracować. Znaczy już pracują te nasze pośladki, ale teraz boczny. Nie zapadamy się w klatce piersiowej, pilnujemy pozycji całego naszego ciała i wznos, wznos.
Jeszcze chwila. Wydech. Wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz połącz ze sobą stopy. I zaczniemy opuszczać kolano i unosić. Wdech i wydech. Stopy są uniesione, połączone paluchy. I sam ruch górnej nogi. Wdech i wydech. Precyzyjny ruch. Czujemy, jak tutaj wszystko pięknie nas już pali. Mnie na przykład już pali. Uśmiechamy się oczywiście, bo uśmiech to zawsze we wszystkim pomoże. Czasami jest nawet potrzebny taki dobry uśmiech do tej naszej gry. Ale to nie powiem, że to jest zła gra, bo to jest dobra gra. Może my teraz nie będziemy się za bardzo lubić, ale jak później w lustrze spojrzymy na swoje pośladki, to podziękujemy tylko sobie za to, że jesteśmy, że wytrwamy i że podjęliśmy się fajnego wyzwania. Jeszcze 3 i 2 i 1. Opuść nogę, wyciągnij teraz górną nogę przed siebie, skieruj palce do dołu i unosimy nogę. Wydech. Wydech. To właśnie w tym ruchu chodzi o to, żeby ciągnęła nas pięta. Dolna noga jest mocno osadzona na macie. Praca wychodzi tylko z górnej. I jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść nogę. Możemy oklepać troszkę nasz pośladek. Zrobił dobrą robotę, a my przechodzimy do leżenia na brzuchu. Prostujemy lewą nogę. Prawa noga zgięta i wznos prawej nogi. Czyli odrywamy udo od maty. Też fajna izolacja pośladka. Biodra doklejone. I jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść prawą nogę, wyprostuj i to samo lewą. Zginamy i odrywamy udo od maty. Wydech. Tak jest, jak te pośladki pięknie pracują. Tak właśnie, no po to się spotkaliśmy dzisiaj na naszym żelaznym poranku. Robimy poślad. I jeszcze chwilę. Wydech. Wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść nogę i kładziemy się na drugim boku. My się położymy tak, żeby znowu być przodem do Was. Znajdujemy swoją wygodną pozycję. Ja już mam piasek na całej macie, nie tylko ja, jak widzę. Nogi zgięte, klatka piersiowa uwypuklona i zaczynamy od wznosu górnej nogi. No i to jest ruch, który pośladki lubią. I zobaczcie, jesteśmy w serii Fit Wakacje. To są idealne ćwiczenia, które można robić na kocyku, właśnie na plaży, na działce, na trawie. Jak się skończą wakacje, bo one się skończą, ale to znaczy, że będzie coraz bliżej do kolejnych, no to w każdej chwili możemy wrócić do tego klimatu wakacyjnego, przypomnieć sobie, jak było przyjemnie leżeć na plaży, kiedy nas dogrzewało słońce i właśnie takie chwile i wspomnienia zostawiać w sobie. Na zawsze. I jeszcze troszeczkę. 4, 3, 2, 1. Połącz ze sobą stopy, stopy uniesione i pracujemy górnym kolanem. Odwodzimy i przywodzimy. Wydech. Wydech. Jeszcze chwileczka. Wydech. Wiecie, tak naprawdę pośladki fajnie, że my je sobie ujędrniamy i podnosimy, ale tak naprawdę to jest
jeden z większych mięśni w naszym ciele i dbając o niego, my dbamy o swoje zdrowie, o to, żeby kręgosłup był ustabilizowany, o to, żeby ładnie się poruszać, symetrycznie, żeby ładnie wyciągać ruchy z biodra, kiedy wykonujemy ćwiczenia, kiedy właśnie się ruszamy, kiedy biegamy. I dlatego te pośladki są ważne, a jeszcze spędzając dużo czasu siedząc, no to te pośladki są wciąż ugniatane. A teraz my im dajemy tyle przyjemności, taki eliksir dla nich właśnie, dla naszych pośladków. 3 i 2 i 1. Opuść dolną nogę, wyciągnij przednią, skieruj piętę do góry i wznos nogi. Wydech. Wydech. Ja nie wiem, jak tam wasze pośladki, ale naprawdę tutaj u siebie to ja już czuję taki ogień, że ja już tak się domyślam, co się jutro będzie działo z naszymi pośladkami. Czasami są właśnie takie dni, jak się zrobi taki dobry trening na dolne partie, na nogi i pośladki, że następnego dnia tak się gorzej trochę chodzi, siada. Trzeba szukać tylko mięciutkich, tak, miejsc na siedzenie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść nogę, przekręć się na brzuch. Teraz zginamy obie nogi w kolanach, łączymy ze sobą pięty i robimy... Dziewczyny mówią, o nie, to jest najlepsze, co mogłam usłyszeć. I robimy żabę, czyli odrywamy razem uda od maty. Czy u was też się pojawiły takie słowa, o nie? O tak, teraz będzie najlepiej dla naszych pośladków. Takie dopalimy do końca. One już płoną. To odpoczywamy chwilę, prostujemy nogę. Dobra, ostatnia ósemeczka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Wow, przekręćmy się jeszcze na plecy. Rozciągniemy chwilę nasze pośladki. Przed powiedzeniem tych dwóch magicznych stóp, połóż kostkę, prawą kostkę na lewym kolanie i przyciągnij do siebie nogi. Możemy się złapać albo pod kolanem, albo pod udem. Here's what I found. Siri chciała z nami porozmawiać, ale dziś, ale teraz akurat zły moment wybrała na pogaduszki. Także później z nim porozmawiamy. I jeszcze troszkę przyciągaj, poczuj, jak pośladek się rozluźnia. No, wykonał bardzo solidną robotę. Tak jak lubimy. Opuść nogę, zmieniamy stronę, czyli lewa kostka na prawym kolanie, przyciągamy do siebie udo, łapiemy się pod kolanem albo pod udem. Pozwalamy pośladkowi się rozluźnić. I z każdym wydechem może troszkę mocniej uda się przysunąć nogi do siebie, na brzuch. Wydech, wdech, wydech. I z wdechem opuść nogi, przekręć się na jeden bok, żeby przejść do siadu. Usiądźcie w siadzie skrzyżnym, bo to też jest tak fajna pozycja, żeby jeszcze te pośladki się rozciągnęły i żebyśmy mogli powiedzieć te dwa magiczne słowa po naszym pośladkowym wyzwaniu. W gotowości? 3, 2, 1. Mamy to! Dziękujemy bardzo za wspólny, żelazny poranek. Napiszcie nam, jak się mają wasze pośladki, czy tak doskonale jak nasze. Ach, mają się, spłonęły. Gorąco. Tak jak lubimy. Dobra, to my sobie plażujemy dalej. Wy również spędzajcie czas jak najfajniej, planujcie sobie same przyjemności, a my się widzimy na macie, mam nadzieję, że wkrótce. Do zobaczenia, buziaki pa!